poradniku poruszymy bardzo ważny temat, który zainteresuje wszystkich uświadamiających się ludzi, którzy przejawiają się z wewnętrznej mądrości, ponieważ dotyczy to podstaw w ogóle relacji i ich jakości. Na jakość naszych wszystkich relacji wpływa przejawianie się, tak? Im bardziej jesteśmy sobą, im bardziej się dobrze czujemy i przejawiamy się z wewnętrznej motywacji, to tym wszystko zaczyna się po prostu zgadzać, fajnie układać i poziom organizowania się wzrasta. Co za tym idzie? Wzrastająca świadomość powoduje, że dobrze się czujemy ze sobą, więc pomagamy sobie nawzajem, więc zaczyna być coraz więcej różnych takich organizacji, które pomagają i uatrakcyjniają nasz czas, uwalniają od różnych zbędnych problemów i kłopotów, czego nie ma w takich właśnie źle zorganizowanych strukturach, w których można wyczuwać pewną presję i to, że się coś narzuca, nie? I ktoś czegoś oczekuje i jest taki tryb po prostu powtarzania, który prowadzi do tego, że ludzie na przykład się nudzą. Także tu mamy te dwie jakby sposoby patrzenia i teraz jako uświadamiający się ludzie właśnie możemy odkrywać i też tworzyć, tak? Czy też odkrywać, jak, że to się samo tworzy. Kiedy ty jesteś sobą, przejawiasz się z mocy, z tej wewnętrznej mądrości, to sprzęga się to też z drugą osobą, taką jak ty teraz dosłownie, tak? Która tego słucha i która to czuje. I właśnie w tej świadomości możemy inicjować najlepsze i takie szczere, autentyczne, wartościowe relacje, które po prostu łączą nas w odpowiednim poziomie rozwoju, w którym po prostu doceniamy jakość relacji, czyli też, która się odzwierciedla w tym, jak bardzo znamy siebie. A możemy siebie poznawać w interakcji, w kontakcie z innymi, też w poznawaniu innych, ale robić to przede wszystkim z wewnętrznego stanu. Ponieważ jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy, to często będziemy jakby pod wpływem zewnętrznych jakichś uwarunkowań, i te uwarunkowania mogą potem powodować, że my w jakimś sensie myślimy, wkręcamy się, że my jesteśmy jacyś, a tak naprawdę są to najczęściej projekcje innych osób względem nas. Dlatego tak istotny jest powrót znowu do źródła i przejawianie się ze źródła, czyli z tego wewnętrznego stanu, w którym się wszystko zgadza i jest ta wysoka, naturalna, niewysoka świadomość, która pozwala nam się poznawać, odkrywać i przejawiać z tego naturalnego przepływu, w którym wszystko jest takie, jakie być powinno.